Paweł Żuchowski, kłaniam się nisko. Dziś zabiorę Was do Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie. Największej biblioteki na świecie, gdzie wśród milionów dokumentów są także te historyczne dotyczące naszego kraju. Między innymi słynnych 14 punktów prezydenta Wilsona. 13 punkt dotyczy utworzenia państwa polskiego. Zobaczmy to. Niełatwo uzyskać zgodę na sfilmowanie takich dokumentów. Ze względu na ich wielką historyczną wartość są zabezpieczone w specjalnych pomieszczeniach, przechowywane są w stałej temperaturze, tak by nic im się nie stało. Wyciągane są tylko w wyjątkowych sytuacjach. Biblioteka Kongresu robi ogromne wrażenie. Sam budynek to prawdziwe arcydzieło. Biblioteka posiada w swych zbiorach ponad 160 milionów różnego rodzaju dokumentów, prawie 40 milionów książek, 70 milionów rękopisów, kilkanaście milionów fotografii i mikrofilmów, kilka milionów map. To kompleks trzech budynków połączonych podziemnymi korytarzami. Jednym z nich doszliśmy z wyznaczonym przewodnikiem do zbioru dokumentów byłego prezydenta Woodrowa Wilsona. W niewielkiej sali przygotowano to, co mnie interesowało. Słynne 14 punktów Wilsona. Jego odręczne notatki, których treść przedstawił 8 stycznia 1918 roku w orędziu do kongresu oraz przyznany mu przez polskie władze w 1922 roku Order Orła Białego. O tym niezwykłym zbiorze opowiedział mi historyk Biblioteki Kongresu Ryan Reft, który opiekuje się dokumentami byłego prezydenta Woodrowa Wilsona. What you're looking at are Woodrow Wilson's shorthand for the 14 points. To, na co patrzymy, to napisane przez Wilsona stenogramy w 14 punktach, jak również ich transkrypcja. Warto zaznaczyć, że stenografii już w tej chwili się nie praktykuje, a ta wersja stenogramów jest unikatowa. Wilson użył parametrów i zasad dotyczących skrótów, a następnie użył własnej wersji. Mamy tłumaczenie tego, a dziś istnieje może parę osób, które byłyby w stanie to przetłumaczyć dosłownie i jest to bardzo trudne. To, na co patrzymy, to 14 punktów. 14 punktów jest istotnych z paru powodów. Po pierwsze, spopularyzowały pojęcie samostanowienia, pojęcia odnoszącego się do tego, że grupy etniczne i grupy narodowe powinny mieć wpływ na swoją własną władzę, a w szczególności w odniesieniu do Polski. Tutaj można zobaczyć punkt 13 z 14 punktów, w którym wymienia się Polskę i pisze, że Polska ma prawo do niezależnego istnienia. 14 punktów podąża za Ligą Narodów. Nie trzeba dodawać, że Polska była jednym z kilku nowych krajów, które pojawiły się po I wojnie światowej, a Wilson odegrał kluczową w tym rolę. Czy te dokumenty są oryginalne? Tak, to są oryginalne dokumenty. W 14-punktowym programie pokojowym 13 punkt dotyczy Polski. Powinno powstać niepodległe państwo polskie na terytoriach zamieszkałych bezsprzecznie przez Polaków z dostępem do morza, zaproponował 100 lat temu prezydent USA Thomas Woodrow Wilson. Napisał także: niezawisłość polityczną i gospodarczą oraz integralność terytorialną należy zagwarantować paktem międzynarodowym. Kiedy powstał dokładnie ten dokument? 1918. To jest może napisane nawet trochę wcześniej niż w 1918, ponieważ to oryginalne 14 punktów, pewnego rodzaju przemówienie ze stycznia 1918 roku. Oznacza to więc, że prawdopodobnie prace nad nimi toczyły się wcześniej, pod koniec 1917 roku, a Wilson myślał o tym, gdy tylko Ameryka przystąpiła do wojny. Wilson zawsze miał tę międzynarodową wizję świata, która początkowo zawiodła.
tak jak Liga Narodów się nie sprawdziła. Ale z czasem Ameryka przyjęła wiele swoich pomysłów, tak więc mamy narody zjednoczone po II wojnie światowej, które są pod wieloma względami potomkami Ligi Narodów. I oczywiście za czasów George'a W. Busha wiele osób twierdziło, że jego polityka była wilsonowską ideą szerzenia demokracji na całym świecie, co jest bardzo zbieżne z pomysłem, za którym opowiadał się Wilson. I znów korytarzami imponującej Biblioteki Kongresu ruszyliśmy tym razem do Wydziału Geograficznego. Tam przechowywane są mapy, miliony map, także te dotyczące naszego kraju. Mapy z propozycjami przebiegu granic. Michael Klein przygotował je, bym mógł popatrzeć na nie przez chwilę. Te dwie mapy pochodzą z dokumentów Woodrowa Wilsona, które zostały przekazane do Wydziału Geograficznego wiele lat temu. One zostały zaprezentowane Wilsonowi podczas konferencji pokojowej w Paryżu w 1918-1919 roku i najwyraźniej były też rewidowane przez amerykańską komisję do spraw polskich, jak również członków zespołu negocjacyjnego z ramienia Stanów Zjednoczonych, gdy Wilson opowiadał się za niezależnością Polski i dostępem Polski do morza. Były również bardzo integralne części odtworzenia Polski po I wojnie światowej. Te mapy pokazują obszary lingwistyczne, językowe, obszary historyczne zamieszkiwane przez Polaków przed rozbiorami pod koniec XVIII wieku. I to jest mapa, która proponuje odtworzenie proponowanych granic Polski po wojnie. I widać, że podąża ona niedosłownie, ale bardziej lub mniej za obszarami lingwistycznymi, na których Polacy zamieszkiwali. Gratulacje dla Polski. Przetrwaliście. Odrzuciliście komunizm, a teraz jesteście niezależnym narodem. Gratulacje i cieszcie się setną rocznicą.